Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Ewangelia Jana, 3 rozdział, 20 werset. Nasz prawdziwy stan w Bożym świetle. Każdy człowiek, który jest szczery wobec siebie, z pewnością przyzna, że w głębi jego serca ukrywają się złe i grzeszne myśli, zdradzające obecność nienawiści, zazdrości, złych pożądań oraz w zarodku wszystkich innych grzesznych słów i czynów. Naturalnie żaden człowiek z zewnątrz nie może jak dotąd bezpośrednio wejrzeć do naszych serc, ani też poznać naszych uczuć i zamysłów. Lecz gdy grzeszny człowiek chce otrzymać pokój z Bogiem, musi wiedzieć, że ma do czynienia z tym, o którym jest napisane, i nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. List do Hebrajczyków, 4 rozdział, 13 werset. Gdy Pan Jezus rozmawiał z grzeszną kobietą przy studni Jakuba, powiedział jej otwarcie: miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Ewangelia Jana, 4 rozdział, 18 werset. Pokazał jej, jak dogłębnie zna jej życie, a nam przez to, że zna i nasze życie oraz jego wszystkie, choćby najbardziej ukryte zakamarki. Chociaż Pan Jezus znał grzechy tej kobiety, jednak nie odrzucił jej, przeciwnie, bardzo chciał się z nią spotkać. Tak postępuje również wobec i nas. Chce nas przez to zapewnić, że właśnie dla takich ludzi przyszedł na tę ziemię i umarł na krzyżu. On ofiarował swoje życie dla zgubionych, dla tych, którzy mają zepsute, rodzące złe myśli i czyny serce, aby ich ratować z tego zgubnego stanu. Przyjdź więc do Niego i wyznaj Mu wszystkie swoje grzechy. Uwierz Panu Jezusowi Chrystusowi, a będziesz zbawiony. On cię nie odrzuci, lecz przyjmie. Daruje ci przebaczenie i życie wieczne.